Ile początkowych wyrazów ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie równym 27 i ilorazie 1 trzecia należy zsumować, aby otrzymać liczbę 40 i 1 trzecia? Zapiszmy najpierw nasze dane. Wiemy, że pierwszy wyraz wynosi 27. Iloraz ciągu wynosi 1 trzecia. I wiemy, że suma n początkowych wyrazów wynosi 40 i 1 trzecia. Nie wiemy natomiast, ile tych wyrazów jest, czyli nasze n jest tu nieznaną. Wykorzystamy oczywiście wzór na n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli mamy a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q. Podstawmy nasze dane. Wiemy, że Sn wynosi 41 trzecia. Proponuję, aby zamienić to na ułamek niewłaściwy, czyli dostaniemy 3 razy 40 plus 1, czyli 121 trzecich. Pod A1 wstawiamy 27. W liczniku mamy 1 minus Q. Nasze Q wynosi 1 trzecia. I to jest do potęgi n tej. Natomiast w mianowniku mamy 1 minus 1 trzecia. W tym równaniu niewiadomą jest n, czyli musimy poupraszczać to równanie tak, aby po prawej stronie zostało tylko n. Proponuję przepisać te 121 trzecich. Jeszcze zapiszmy, to było 121 trzecich. To będzie 27 razy. W liczniku mamy 1 minus 1 trzecia do potęgi n tej, a w mianowniku zostaje nam 1 minus 1 trzecia, to będą 2 trzecie. Zamiast dzielić, pomnóżmy przez odwrotność tego mianownika, czyli mamy 121 trzecich, to jest 27 razy 3 drugie. I tu nam zostanie 1 minus 1 trzecia do n tej. Dostaniemy 121 trzecich, to jest 27 razy 3, to będzie 81 drugich. I nawias na razie przepiszmy. Pozbądźmy się tej liczby 81 drugich, czyli obustronnie pomnóżmy przez 2 81, czyli mamy 121 trzecich razy 2 81. Po prawej stronie zostaje nam ten nawias. Tu możemy pomnożyć ułamek, czyli w liczniku wyjdzie nam 242, a w mianowniku 243. Czyli mamy, to jest 1 minus 1 trzecia do potęgi n tej. Proponuję, aby jedynkę przenieść na lewą stronę. Czyli będziemy mieli 242 243. Tą jedynkę od razu zamienimy na ułamek o wspólnym mianowniku, czyli będziemy mieli 243 243. To jest 1 trzecia do potęgi n tej. No i teraz po odjęciu dostaniemy minus 1 243. To jest, oczywiście ten minus tutaj został. Czyli to będzie minus 1 trzecia do potęgi n tej. Teraz możemy pozbyć się minusów po obu stronach, czyli mamy 1 243, to jest 1 trzecia do potęgi n tej. I spróbujmy lewą stronę zapisać jako 1 trzecia do jakiejś potęgi. 3 do potęgi piątej daje nam właśnie 243 i oczywiście jedynka do potęgi piątej daje 1, czyli to będzie 1 trzecia do potęgi piątej, a po prawej zostaje nam 1 trzecia do potęgi n tej. Teraz, ponieważ funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową, to jeżeli wartości tej funkcji są takie same, to znaczy, że argumenty również muszą być takie same. Stąd wynika, że 5 musi wynosić n. Pytanie brzmiało, ile początkowych wyrazów należy do siebie dodać? Więc należy dodać 5 początkowych wyrazów tego ciągu.